Doszły mi słuchy, że z kloster Kellera została tylko Annie Ortodox. No nie, jeszcze został Wolfgang. O, ten no i jeszcze to. Ja zostałem. Ja zostałem. No i jeszcze ja. No to jak to jest? No czyli to są tacy nowi członkowie zespołu, którzy zostali. Jasio z Wrocławia. Michał, który zagra z nami na drugiej płycie, bo Przemek jest w Stanach. Może nie wróci to Michał. Ale to jest nowy perkusista, Piotrek. A mieliście się w ogóle nie pokazywać. Odgrażałaś się tak parę tygodni temu, że miały być to miesiące nowej koncepcji. Ale bo nie gramy koncertów. Robimy nowy program, ale program Luz zaszantażował mnie, że po prostu nie będzie puszczał naszych starych teledysków, to nagrywamy. No skoro kiedyś mówiłaś, że jesteś Annie Ortodox Show, znaczy no Luz to jest Annie Ortodox Show, to co? Nie no, tak sobie mówiłam, no, ale stwierdziłam nagle, że wcale nie jest i pora, żeby znowu był. Zupełnie niedawno ukazała się płyta wasza, zresztą kompaktowa płyta. Czy to już jest z tym nowym składem? Ależ skąd to jest archiwalny materiał sprzed roku? My już w ogóle nie słuchamy tego wcale. Jesteśmy teraz zupełnie duchowo już na drugiej płycie, nawet o trzeciej już też myśleliśmy. Za chwilę nam zaproponujesz coś, co no prawie jak Madonna, nie wiadomo czy przejdzie przez cenzurę. Stwierdziliśmy, że trzeba trochę luzu w luzie. Nagraliśmy kontrowersyjny teledysk. No nie jest aż taki bardzo, bo tutaj pan realizator wyciął najlepsze momenty. Nagraliśmy w tym oto łóżku mój ulubiony utwór, chyba najlepszy na całej płycie moim zdaniem, i jeszcze raz do końca.